Stany Zjednoczone w czwartek wstrzymały czasowo import polskiej wieprzowiny, tłumacząc, że dostawy produktów pochodziły z zakładów znajdujących się w strefie z ograniczeniami w związku z afrykańskim pomorem świń, poinformował główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk. Jak mówił, wstrzymanie importu obowiązuje od 18 października. Restrykcje mają charakter czasowy, ale nie określono daty, do kiedy będą obowiązywać. Dodał, że ze względu na różnicę czasu inspekcja weterynaryjna o tej decyzji została poinformowana w piątek. Wstrzymanie importu dotyczy mięsa mrożonego, schłodzonego oraz produktów wieprzowych pochodzących z Polski. Niemczyk podkreślił, że do Stanów Zjednoczonych mogą być wysyłane tylko produkty z zakładów, które nie są zlokalizowane w strefach, gdzie ma ograniczenie w związku z ASF. To samo dotyczy ubijanych zwierząt. Amerykanie mają zastrzeżenia do dwóch zakładów, które mają uprawnienia do eksportu na tamten rynek, ale znajdują się w strefach zagrożonych – Sokołów i Morliny. Jednak te zakłady, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej o regionalizacji, są wyłączone z tych stref, tłumaczył szef inspekcji weterynaryjnej. Teraz trwają wyjaśnienia. Nie było tutaj żadnego błędu. Eksport trwa od 2014 roku. Dotąd nie było żadnych uwag ze strony amerykańskiej, powiedział Niemczuk. Zanim sprawa zostanie wyjaśniona, oczywiście nieco czasu minie, a za ten czas zapłacą przedsiębiorcy, którym spadnie sprzedaż. A gdyby jeszcze przypadkiem pojawił się bogaty inwestor, który mógłby podratować finanse takiego zakładu? Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie i nie zapominajcie o subskrybowaniu tego kanału, by zawsze być na bieżąco. Tymczasem się żegnam. Cześć!